Czy nadmiar białka jest szkodliwy i ile białka szkodzi? Dr Jose Antonio w 2018 roku przeprowadził badania, które miały stwierdzić, czy i ile białka może być szkodliwe. Badanie trwało aż 2 lata i było bardzo dokładnie przeprowadzone, dlatego że osoby, które brały udział w tym badaniu, były doświadczone, jak chodzi o liczenie makroskładników, kalorii itd. I jeden z kandydatów aż jadł 5 gramów na kilogram masy ciała, czyli to jest tak, jakbym ja jadł około 500 gramów białka dziennie, czyli jakieś 2,5 kg piersi z kurczaka. I co się okazało? Nie pojawiły się żadne stany zapalne i problemy z wątrobą czy nerkami i wpłynęło to też pozytywnie na kompozycję naszego ciała. Oczywiście nie ma potrzeby jedzenia białka powyżej tych 2-2,5 gramów na kilogram masy ciała, ale jak widać nie jest to szkodliwe. A przynajmniej dla osób, które mają 2 nerki i są zdrowe. I takie właśnie były wyniki badań, które miały stwierdzić,